No, że Polska, proszę Państwa, wygrywa z Gruzją. Ale jak jest niespokojnie w tej Warszawie. Natomiast jak była parada gejów i lesbijek, to było spokojnie. Czyli, że już lepiej. Także widzicie Państwo, tu gdzie ten papież był na dziesięciolecia narodowym, to jest źle. Niespodzianką w Baku był niezapowiedziany występ znanej amerykańskiej wokalistki Lady Gaga. Jak poinformowała koordynatorka ceremonii, zachowanie przejazdu gwiazdy tajemnicy nie było łatwe. Jak mówią organizatorzy, wokalistka była jednak na tyle miła, że zgodziła się zatrzymać w hotelu i nie wychodzić z niego przez kilka dni. Słuchasz informacji TOK FM. Kręty na trzeźwo to tytuł warsztatów filmowych, które ruszyły w Bydgoszczy. Zajęcia dla uczniów Szkoły Pomorskiego organizują wspólnie Policja i Fundacja TUMUS. Chodzi o to, by przekonać młodych ludzi do życia bez używek. Warsztaty prowadzą znani operatorzy i reżyserzy. Mówi Marek Koliński. Jest to ewenementem, żeby Amerykanka jedna w domu siedziała w hotelu, podczas gdy te lochy, jakby tam siedziały polskie, to musiałyby siedzieć po dwie, po cztery, po sześć, po dziesięć, po sto. Jak to? Te chlebne lochy. A ona oryginalna, a ona Amerykanka. Przeszła parada równości środowisk LGBT. Było spokojnie. Niewielka grupa narodowa czekała tylko pod rotundą PKO na rogu Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich. Przez krótką chwilę wykrzykiwali obraźliwe hasła, ale marsz bez przeszkód dotarł do Placu Bankowego. Wcześniej w Warszawie odbył się marsz różowej wstążki, promujący profilaktyczne badania. Które tak, pod rotundą tam było coś niespokojnie, ale mamy to wszystko nagrane. To, żeby się nie bały, żeby myślały o sobie i się zaczęły naprawdę badać. A w marszu na różowych motocyklach jechała amazonki. Najspokojniej to był ten pierwszy pochód. Po drugie, ciut gorzej, ale spokojnie, to był LGBT, gejów i lesbijek, a najgorzej to z tego stadionu, gdzie wasz papież był, Jan Paweł II. Najgorzej, bo to się rozeszło po całej Warszawie, to bydło i wrzask niesamowity. Wrzaski, krzyki, po co to? Na takie wycieczki apelujemy jednak o ostrożność i nie przesadzajmy z odkrętaniem manetki gazu. Kwitną i zielenią się dokładnie tak jak 500 lat temu. Ogrody wawelskie po kilkunastu latach prac rekonstrukcyjnych odzyskały dawny blask i pierwszy raz w historii mogą po nich spacerować turyści. Inga Kalita. Winorośle, zioła i kwiaty są takie jak wtedy, gdy po ogrodach wchodziła... Czyli widzicie Państwo, co to znaczy Warszawa krzykliwa, co to znaczy, że są cyganu, że do dziadogady, co to znaczy, że nie ma świadków Jehowy, ani mormonów, ani ewangelików, ani prawosławnych ludzi. A gdy katoliczka powie, proszę Państwa, co, to trzeba jej odpowiedzieć, że żebraków katolickich sto. No to co widać? Lewo, prawo. Dodaje profesor Marcin Fabiański, dyrektor Banku Wawelskiego. Wiemy, że tam mieściły się klatki z ptakami, rodzaj ptaszami, które umilały te ptaki w swoim świegotem użytkownikom pobytu. Także, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to KFM Euro kończy tak. Pierwsi zwiedzający wejdą do ogrodów w najbliższy wtorek. Z Krakowa, Kinga Kalita, to KFM. Rekonstrukcja ogrodów kosztowała 1,5 miliona złotych. Niemal całą sumę wyłożył Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Pogoda. W niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, w południowo-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu oraz burze, przelotne opady również miejscami na północy. Temperatura maksymalna od 18-20 stopni na wybrzeżu, 21-25 na północy kraju, do 28 w centrum i 30 na południowym wschodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Czyli widzicie Państwo, to spokojnie, to spokojnie. Ale jak w Boga się nie wierzy... Biblia w śmietniku i teraz jeszcze Gralo odwiedził, proszę Państwa. Ale proponuję, byśmy się skoncentrowali na dwóch, a mianowicie
Świeża płyta w formacji Graal, Czarne 13, to jest jeden temat, a drugi to przepiękny box z iloma płytami? 7. Zespół Tidebreak, czyli można powiedzieć historię. Zacznijmy od współczesności, dobrze? Tak. Chociaż zespół Graal też ma dość długą historię, o czym może nie wszyscy wiedzą, bo to połowa lat 90., tak? Jak tak, tak. No ja mniej więcej po tym, jak się Tidebreak rozrzedził, bo właśnie nigdy nie zaczęliśmy działalności, to tak zostałem namówiony, żeby założyć swoją formację. Ale Włodka Siniowski. Ideologia właściwie była zawsze podobna. Duża sekcja dęta, tak? I dość duży power. No tak, no tak. Jest jakąś taką naszą, takim znakiem filmowym energia. No właśnie. Każdego, który tam wywodzi się z tej rodziny, tak. I no, tego jakoś nie potrafię zgubić. No, bardzo dobrze chyba. Ja myślę, że tak. Ale też teraz inaczej się dzieje. Nie wiem, może to nawet w środowisku młodych muzyków jest obciachowe tak pompować energię, prawda? Albo nie mają siły, bo to tak. Ale w tobie to zostało, rozumiem, tak? Tak. Cały czas. Dobrze, ale czy formacja Graal, która powstała w połowie lat 90., to to samo co dzisiaj? Czy to skład się, rozumiem, jakoś tam zmienia przez te lata? Nie, to jest bardzo płynne. Właściwie to mogłoby się nazywać... Czyli, że najgorzej, wiecie Państwo, Warszawa na trzecim spotkaniu. Antoniego Graala, ta sekstet. Wyzwiska, to co pod Rotundą, to wiecie Państwo, i na stadionie. No widocznie Warszawa uwielbia skandale, krzyki, wrzaski, no cygano, że do dziadogady. Przecież tutaj naprawdę południe mamy pełno cyganów, a oni są akurat właśnie grzeczni. Natomiast katolicy w tej mieszance cygano, żydo-dziadogadu są nieznośni, bo oni myśleli, że oni są najważniejsi, jako ci głupiochy czy najmądrzejsi, bo mają pełno tytułów, no ale to przecież nie tędy droga. Do Boga to poprzez pokorę, poprzez Biblię, prawdę. Pokorne ciele dwie matki się, a harde żadnej. Dlatego widzicie ogniskiem zapalnym, tą iskrą, która spotkaliśmy się kiedyś i chamstwo, dziadostwo, zwrócił uwagę na no, nie pasuje w Warszawie, dlaczego raz, bo to jest XXI wiek. Oni się potem dziwią, XXI. Długo to było. Ale to, punkty wyjścia były teksty, czy... Nie, muzyka. Muzyka i muzyka gralowska i umówiliśmy się, że robimy swoje, żadnych kompromisów. I kiedy muzyka była, już właściwie szkice były gotowe, a więc cały ten charakter, czy tam harmonia, jacek dopiero wtedy zaczął do tego tekstu przebudować. No tak, bo jego wokal jest dość specyficzny tutaj. Można powiedzieć, że są swego rodzaju melorytacje niezwykle pokręconych. Radio Tok FM, Eurokoncita. Właśnie, one są takie, no, można powiedzieć, z jednej strony abstrakcyjne, a z drugiej strony zawierają dużo różnych takich odniesień. Do wszystkich są bardzo, naprawdę bardzo szerokie. Ja sam ich nie ogarnąłem, bo radio nie było jakąś moją mocną stroną. Gdy nadaje radio Koncita. I no zresztą nigdy też nie zagłębiał się w to.